Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym pustym pudełeczkiem. Ale nie tylko! W dzisiejszym filmie ogłoszę również kolejny konkurs. Konkurs, w którym można wygrać boksa z fajnymi rzeczami. Więc zostańcie do końca filmu, oglądajcie, żeby zobaczyć konkurs. A teraz przejdźmy do pustego pudełka. A więc dzisiaj mam troszkę więcej rzeczy dla was. Troszkę będzie bardziej ciekawie, bo mam troszkę innych rzeczy. Więc zacznijmy na początku od Nakomi. Mam takie dwa produkty. Jest tutaj serum, to czerwone. Jest to serum rozjaśniająco-złuszczające. A tutaj mamy też serum, beauty serum, odżywco-nawilżające. Jest to bardziej taki olejek. I o tych dwóch produktach mogę wam powiedzieć tyle, że ten jest fajny. Fajnie złuszcza rzeczywiście tą skórę. I jest on z owoców. Bardzo ładnie pachnie owocowo. A jeśli chodzi o ten olejek, no to niestety nie widzę większego działania po nim. Jak widać, zużyłam prawie całą butelkę. Już myślę, że jest on... Niestety nie jest on do użytku, bo już brzydko pachnie. Myślę, że już jego ważność straciła życie, bo tutaj nawet się zmazało. Nie wiem, do którego roku to było. Wolę nie używać takich rzeczy, a tutaj zostało też jeszcze troszkę. No ale niestety on się zważył. Ja tutaj patrzyłam, że on ma datę do marca 2022 roku, ale niestety już tak nieładnie pachnie, więc poszły do pustych pudełek. Już nie będę ich używać. Jeśli jesteście zainteresowani takim delikatnym złuszczaniem, to polecam to Glow Serum. Kolejnym produktem, który dzisiaj dla was przygotowałam, są maski do włosów. Maski odżywki. Jest to odżywka, który tutaj producent informuje nas: przywróć życie bladym pasmom swoich blond włosów pomiędzy wizytami w salonie fryzjerskimi. Dzięki olejkowi z awokado i witaminie C, nasza mocno nawilżająca odżywka dodaje blasku i głęboko odżywia lśniące matowe pasemka. Jeśli mogę się wypowiedzieć na temat tego, to moje pasemka, czy moje włosy nie stały się lśniące, ani nic z tych rzeczy, ale jest to duża pojemność, na dużo starcza i fajnie się rozczesuje przy niej włosy. Ja byłam zadowolona z tego, nie spełniła ona swoich funkcji, które nam tutaj pisze producent, ale jest bardzo dobra, jeśli chodzi o rozczesywanie włosów. Czytałam o niej opinię w internecie, już po zastosowaniu, co ludzie piszą. Niektórzy uważali, że ona ma rozjaśniać w ogóle włosy. Nie wiem, skąd oni to brali, ale że ona ma rozjaśniać, szampon też, no nic z tych rzeczy. To jest delikatne, fajnie włosy wyglądają po niej, fajnie się rozczesuje, ale nie daje jakichś efektów super przed wizytą u fryzjera, pomiędzy wizytami u fryzjera, nie jest jakaś tam super hiper. I tutaj mam kolejną. Jest to esencja Wierzbicki i Schmidt, odżywczo-regenerująca. Paczula wonna, esencja odżywka do włosów. Papaja, mango, marakuja, keratyna. Odżywczo-regenerująca. Jest też to duża pojemność. Też również fajnie włosy się po niej rozczesuje. Są fajnie mięciutkie. Też bym ją wam poleciła, jeśli chodzi o rozczesywanie włosów. Dzisiaj właśnie je użyłam. Może można spojrzeć na moje włosy, jak wyglądają po tej odżywce. Czy są jakieś super lśniące, czy coś takiego, no... Nie wiem, wydaje mi się, że są standardowo, no jak użyję odżywki, to zawsze są takie. Ale fajnie się rozczesuje włosy, więc jak najbardziej te dwie rzeczy mogę wam polecić. Kolejnym produktem jest mini produkt, który był w jakimś kalendarzu adwentowym i na razie mogę wam o tym produkcie powiedzieć, że bardzo ładnie pachnie. Tyle jestem w stanie wam powiedzieć, że bardzo ładnie pachnie i że jest on do wszystkiego. Można nim myć ciało, ręce, twarz, więc można nim myć wszystko. Ładnie pachnie. I ja go wlałam jako płyn do mycia rąk, bo jeśli na czymś jest napisane, że jest do wszystkiego, to ja boję się tym myć ciała i jakoś twarzy i wszystkiego. Jakoś no, nie jestem przekonana, ale na razie tyle wam mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o ten Gliss Curl Booster, kolejny produkt. Gliss Curl Booster niestety nie nadaje się do niczego. Jest to coś, za co płacimy pieniążki. Wlewamy do swojej odżywki, tak jak tutaj nam producent mówi, kilka kropli do swojej odżywki, twoje włosy staną się super, hiper, nie wiem jakie, a nie daje to nic, więc nie kupujcie tego, nie opłaca się. Tutaj jeszcze wrzuciłam do pustego pudełka paletkę po Urban Decay, Nirvana, pusta.
bo nie wiedziałam, co z nią zrobić. Szkoda mi jej wyrzucić. O, ładnie wygląda. Szkoda mi jej wyrzucić, ale również nie będę trzymać pustych rzeczy, więc chciałam wam pokazać, jaka ładna paletka. Tak ładnie wyglądała. Ale jej życie straciło ważność. Więc myślę, że teraz przejdziemy do innego kadru i pokażę wam troszkę inne rzeczy. Więc tutaj mam kolejną partię maseczek, które zużyłam. Jest tutaj maseczka, o której opowiadałam w holu zakupowym. Była podzielona jako esencja i maska i powiem wam, że nie zachwyciła mnie. Chociaż ja lubię maski z witaminą C, ta była słaba. Ani nie rozświetlała, ani nie odżywiała. W sumie czułam się tylko po niej mokra, więc nie polecam Garniera. A jeśli chodzi o płatki pod oczy, to bardzo fajne. Bardzo fajnie neutralizowały zasinienia pod oczami. Jestem jak najbardziej na tak. Kolejnym produktem z serii maseczek jest Grow Recipe, nie wiem jak to się czyta, ale już mówiłam wam o tym, o tej masce w słoiczku i ta też jest fajna, ale nie widzę po niej aż takich efektów jak po tym samym żeliku z maseczki. Tu była maseczka hydrożelowa, była w takim żelowym płatku, w żelowej maseczce. Może po prostu mniej na tej maseczce jest właśnie tego produktu. Bardziej neutralizowała zasinienia i tak dalej, niż wypryski, ale na pewno najlepiej z wszystkich maseczek pachniała. Po prostu zapach tej maseczki wygrywa. Jeśli słyszycie jakieś drapanie, to moje chomiczki, albo Usza, albo Luna, szaleją w łazience. Kolejną maseczką jest maseczka, która była kupiona w Rossmanie. Jest to jakaś koreańska maseczka na bazie aloesu. Była ona fajna, łagodząca, nie kosztowała wiele, bo kosztowała około 4 zł. Maska w płachcie za 4 zł, no ciężko znaleźć takie maski, więc też spoko, też polecam. Jeśli będziecie w Rossmanie, kupcie, fajna. Ta maska, jest to kolejna maska z Balea, czyli z niemieckiego DM-u. Miała być rozświetlająca i była. Była taką maseczką dwuczęściową, w takim hydrożelowym płatku, czyli też fajnie, bo ochładzała troszkę buźkę, neutralizowała troszkę te zaczerwienienia, jeśli tam miałam, jeśli ktoś by miał, no to na pewno by zneutralizowała. I fajna taka chłodna, więc fajnie jakby buzia taka była jak po takim wychładzaniu albo po masażu rollerem jodeitowym. Naprawdę taka miła w dotyku i super taka nawilżona, rozświetlona. Więc polecam, jeśli macie możliwość kupić sobie, to polecam te maski z Balea. Tutaj była kolejna maseczka z Balea. Była ona w kształcie, w rysunku pandy. Więc też fajnie, można sobie jakąś foteczkę cyknąć. Ona też była głównie nawilżająca, odświeżająca, be fresh jak widać. Fajne, one są mocno nasączone te maseczki, są fajne, czuć jak się wchłania, jak ten materiał wilgotnie na tej buzi. Naprawdę ja te maski polecam, one nie kosztują dużo, one kosztują albo euro, powiedzmy 25, albo niecałe euro. Widziałam na Allegro po 4 zł, po 5 zł, naprawdę można je dostać. Są one dostępne u nas na Allegro, można je kupić, więc serdecznie polecam. A tutaj mamy ostatnią maseczkę, Too Cool for School. Jest to maseczka, którą kupiłam na Vinted, mówiłam o niej w holu zakupowym i o dziwo, ta maseczka mnie nie zachwyciła. Była bardzo nasączona, pierw miałam problem, żeby ją nałożyć, kapało z niej wręcz, była za bardzo nasączona, nie chciało się to wchłaniać w buzie, nie wiem co tam było, czy ta woda kokosowa, która tam miała być, po prostu nie chciała się wchłaniać w tą buzię. Buzia była jedynie nawilżona po tej maseczce, ale nie sprawiała tak przyjemnej jak na przykład po tej hydrożelowej, więc jeśli miałabym wybrać, to prędzej wybrałabym tą maskę bądź te dwie maski niż te. Takie jest moje zdanie, taka jest moja opinia na ten temat. Jeśli macie inną, jeśli korzystaliście z tych masek, możecie napisać mi w komentarzu swoją opinię. Ja chętnie poczytam. Tutaj mam kolejną partię maseczek. Jak widać, zacznę od maseczek Balea. Tutaj mamy dwie maseczki. Obydwie były nawilżające. Szczerze powiem, że
Ta kwiatowa nie przypadła mi do gustu. Jeśli ktoś lubi zapachy kwiatowe, to bardzo by mu przypadła, bo obydwie są dobre, są nawilżające, podstawowe nawilżające maseczki. Ale ta kwiatowa nie przypadła mi do gustu, ponieważ nie lubię takich zapachów kwiatowych. Kojarzy mi się to trochę z perfumami babci, więc tej nie odpowiadał mi zapach, ale obydwie są super nawilżające, bardzo fajne. Tej mi już odpowiadał. Tak jak mówiłam wcześniej, nie kosztują one wiele. Kosztują około 95 centów, eurocentów, więc nie są to duże koszty. Można je dostać 4-5 zł na Allegro, więc polecam. Jeśli chodzi o tą maseczkę, była ona z printem jednorożca, ekstrakt z kwiatów białych, witamina C. Też nie odpowiadał mi zapach oczywiście. I nie jest ona jakaś specjalna, na wszystkich pisze co innego, że każda jest jakaś tam wygładzająca, regenerująca i tak dalej. One wszystkie po prostu są nawilżające, więc nie ma szału, jest ona z Biedronki. Tutaj mamy kolejną maseczkę z tych maseczek z Rossmana. One były fajne. Ta akurat była oczyszczająca maska w płachcie z płynem z pyłu wulkanicznego. No, czy ona była oczyszczająca? Możliwe, że tak, bo po użyciu niej czułam delikatne szczypanie na buzi, jakie miałam, więc możliwe, że ona tam sobie działała na tej buźce, ale większych efektów po ściągnięciu tej maski nie widziałam. Może gdybym używała codziennie takiej maseczki, byłyby jakieś te efekty. Więc też tak średnio bardziej polecam tą aloesową poprzednią. A tutaj miałam maseczkę z Eveline Cosmetics. Jest to intensywnie rewitalizująca koreańska maska na tkaninie. I ma tu tyle multisposobów wypisanych. Jakaś golden, super, hipera wcale nie jest. Kupiłam ją chyba w Auchan albo w jakimś takim hipermarkecie za 5 zł. Nie zachwyciła mnie. Więc no, ja bym nie polecała osobiście. Ja osobiście uwielbiam maseczki z Balea, jestem po prostu, uwielbiam je, Balea bądź Hello Body. To są maseczki, przy których czuję jakiekolwiek działanie. No niestety inne, wszystkie maseczki, które mają napisane jakieś różne dziwne rzeczy, to one są po prostu nawilżające i tyle mam o nich do powiedzenia. A teraz przejdźmy do konkursu. A na koniec, tak jak obiecałam, konkurs. Można wygrać kolejnego boksa. Zasady konkursu. Chciałabym od Was usłyszeć, żebyście mi napisali, jakie są Wasze wymarzone wakacje. Jak chcielibyście spędzić wakacje, z kim, gdzie. Może Was ponieść wodza fantazji. Ja wybiorę najlepszy komentarz. Pod filmem będzie napisane, kiedy będzie rozstrzygnięcie konkursu. Paczuszkę będę wysyłać impostem, będę Was prosić oczywiście o osobę, która wygra, będę prosić o kontakt za pomocą Instagrama, o dane do wysyłki. Taka paczuszka jest do wygrania, tutaj są fajne rzeczy, naprawdę, więc zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. A jeśli podobają Wam się takie filmy, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, zostawienie subskrypcji i wejścia na mojego Instagrama. Tam też się dzieją różne ciekawe rzeczy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!